Cześć, jestem Karla, a to jest Legacy w The Sims 2 i w dzisiejszym odcinku czeka nas oczywiście poród, czyli nowe pokolenie. Prawdopodobnie czeka nas ślub Corneli i no jakby dalsze życie, zarabianie i takie tam różne inne kwestie. Już, będziesz rodzić czy... A nie, kolejny brzuch. Okej, dobra. O proszę, Cornelia dostała awans, fantastycznie. Dobra, widzę, że duże psy wymagają wykąpania, także proszę bardzo, Cornelio, kąp te psy, a potem idź sobie tutaj konstruować dalej te swoje zabawki. Oho, chyba będzie poród, bo Konstancja wstała i Asia nie wyspała do końca, także trzymam kciuki, żeby to był chłopiec, bo bardzo chciałabym, żeby mieli chłopca, no ale jak będzie dziewczynka, to po prostu będzie dziewczynka i tyle. To ty w sumie możesz przestać się uczyć, a ty może weź nie konstruuj tam tych zabawek, tylko chodźcie wszyscy tutaj patrzeć jak rodzi Konstancja. No, dziewczynka, czemu? No kurde, tak liczyłam, że może będzie chłopiec jednak, a to dziewczynka. O, ale ma niebieskie oczy, a ten kolor włosów to nie wiem, czy to jest brązowy? Brązowy chyba, bo czarnych nie mamy. Ty masz brązowe oczy, nie? No. Konstancja ma szare. Tak? Dobrze pamiętam. Ona ma chyba szare oczy. Czyli te niebieskie są po dziadku Arnoldzie. No to spoko. Także nasze nowe dziecko tutaj nazywa się Matylda. Taką miałam ochotę, więc taką sobie tutaj nazwałam. Nieście łóżka. Tylko weź tutaj, baw się z tym, ale no dobra, skoro dałaś tutaj jemu, to niech on się w takim razie pobawi z Matyldą, a potem ją tutaj odniesie do łóżeczka i tutaj zablokujemy wstęp tylko dla niego, żeby tam wszyscy nie chodzili i nie próbowali mi wyjmować tego dziecka z kojca. Chciałabyś urządzić przyjęcie? No, Cornelia. To nie jest twoje łóżko. Proszę iść spać do swojego. Nad tym przyjęciem, no, zastanowię się. Możemy w sumie zrobić, bo zaraz to dziecko będzie miało tutaj urodziny do Toddlersa, także w sumie możemy zrobić, no, czemu nie. Chociaż wiesz co, Orlando, ty mógłbyś jeszcze Matyldę nakarmić w sumie. I z racji, że pierwsza urodziła się dziewczynka, to ja sobie właśnie tak myślałam, że jeśli pierwszy urodzi się chłopak, no to będą mieli jedno dziecko. Jeśli pierwsza urodzi się dziewczynka, to wtedy będę starać się nimi o drugie dziecko, żeby mieli też chłopca, no ale to chyba na razie nawet nie jesteśmy w stanie się postarać o to dziecko, bo mamy za dużo tutaj tych psów wszystkich. No, no właśnie, już myślałam, że ją tam zabierze, ale jednak nie zdążył. Właśnie, nie możemy się nawet postarać, także będziemy musieli tutaj poczekać, aż te pieski podrosną, czyli w sumie 3 dni jeszcze. I wtedy też wydaje mi się, że zrobimy ślub tutaj Corneli i tego Bronisława, jak te wszystkie te 4 szczeniaki od nas odejdą, że tak to nazwę, bo dorosną. I też oni będą się starać o drugie dziecko. I już wtedy będę pilnować, żeby to był chłopiec. Czyli będę wchodzić i wychodzić. Bo tak mega mi pasuje, żeby tutaj był chłopiec po prostu i też właśnie chciałabym, żeby to chłopiec był dziedzicem, no ale zobaczymy. Dobra, mamy nowy dzień, także Orlando może sobie poszukać pracy, zobaczymy, czy jest jego oferta. A jak nie będzie jego oferty, to po prostu na razie będzie w domu. A potem to jakoś tam ogarniemy z tyłu jego robotą, bo jak na razie tutaj Cornelia i Konstancja bardzo dobrze utrzymują nas finansowo, także... Nie, niestety nie było kariery, tej, której chce Orlando. Pewnie będziemy bardzo długo szukać. Ty musisz już jechać do pracy, nawet nie wiem, czy się nie spóźniłaś. Nie, na 9 masz, to jeszcze spoko. I w sumie powinnaś zdobyć tutaj punkt charyzmy, żeby dostać awans. No ale ta twoja praca to takie tylko twoje dodatkowe zajęcie. Też się zastanawiałam, bo mam te kariery NPC i tam jest możliwość pracowania w schronisku dla zwierząt i sądzę, że może taka praca bardziej by do Corneli pasowała, skoro ona tu w celu ma te zwierzęta.
Więc no, ale to też by trzeba było szukać, szukać i aż się trafi, nie? Dobra, widzę, że Konstancja idzie do roboty i ma wszystko, co powinna mieć, także mam nadzieję, że dzisiaj wróci z awansem, a ty zostaw to dziecko, nie, nie, nie. Chodź tutaj sprzątać. I chyba musisz napełniać tutaj miski, bo wydaje mi się, że większość jest już pustych. W zasadzie chyba wszystkie są puste. Czy ty byś chciał samochód? Chciałbyś samochód? Mogłabym wam w sumie kupić. Tak krucho z kasą nie stoicie. I ogólnie przyszły nam rachunki, także zaraz będzie trzeba je zapłacić. No i ile wynoszą? 1000. To nie tak źle. Jak za taką chałupę, co nie? Na zbyt wiele nas nie stać, tak szczerze. Także kupimy jakiś po prostu najtańszy tutaj samochodzik. Skoro chciał, to niech ma. No, chciałbyś tutaj poprawić sobie kondycję, to jak tutaj skończysz ze sprzątaniem i dziecko nie będzie potrzebowało twojej uwagi, to możesz sobie ćwiczyć nad sylwetką. O, Konstancja wróciła i awansuje, także to jest to, co przewidywałam. A, ty idziesz ćwiczyć charyzmę. Okej, dobra. To w sumie te zabawki, co zrobiłaś, to może jeden samochodzik tutaj damy takie jedno pudełeczko, w sensie pajacyka w pudełeczku, a całą resztę tutaj możemy sprzedać. I czego teraz potrzebujesz? Aha, charyzmy w gruncie rzeczy, także w sumie przydałoby się kupić drugie lustro, bo tutaj obie dziewczyny potrzebują charyzmy do roboty. Także proszę bardzo. Czekaj, czy mi się wydaje, że ona jest na 7 poziomie i zarabia 435, a Cornelia, która jest na 5 poziomie, czyli niżej, 575. No, nieźle. To dziecko zaraz będzie miało w zasadzie urodziny, bo jest w sumie... zaraz będzie 18, a ona się w sumie urodziła przed 18 w poniedziałek, co nie? Czyli chyba już powinna dorastać. Chociaż nie, dopiero teraz ma... Przychodzi to powiadomienie, że już jutro ma urodziny. A to może ona w poniedziałek po 18... Nie, po 18 chyba. No musiała się po 18 urodzić. Dobra, to poczekamy tak, nie wiem, do północy może i zrobimy jej urodziny. Się nie śpieszy, nie? A nie mieliśmy tych zapasów w lodówce. To co masz, to możesz uzupełnić, weź sobie resztki i po prostu może zamów dostawę. Dobra, Orlando, wstałeś, wyspałeś się, to leć ćwiczyć. Ty na którą tutaj? Aha, dopiero, dzisiaj masz wolne. No dobra, to jak masz wolne, to weź idź, zjedz się, wyśpi, a potem chyba może zrobimy w końcu te urodziny tutaj Matyldzie. Chociaż może w sumie poczekać do 18. No, poczekam do 18. Dobra, ty już tutaj wyćwiczyłeś sobie tą sylwetkę, także możesz przestać. I w sumie dzisiaj chyba nie szukaliśmy ofert, także możesz poszukać, a potem sobie do kogoś zadzwonisz i się z kimś może zaprzyjaźnisz. Może w sumie tu z tym widzę, że się przyjaźnisz i przydałoby się podreperować znajomość. O, jest pracownik schroniska, czyli jest oferta dla Cornelii, natomiast nie ma oferty pracy dla Orlando. Ja sądzę, że jeśli, no nie wiem, przez tydzień będzie szukał tej pracy i się nie będzie mógł jej znaleźć, to możliwe, że dla niego może nie być tej oferty, bo on nie miał studiów w sumie. Bo ja co prawda mam moda, który właśnie umożliwia to, żeby te kariery, które dochodzą w dodatku na studiach, żeby były... właśnie nie pamiętam, czy to jest, żeby było po prostu w pragnieniach, w celach życiowych, czy żeby były też dostępne dla tych simów, więc jeśli nie będzie się dało mu ogarnąć tej pracy tak normalnie... Aha, wszyscy twoi znajomi niestety są poza zasięgiem, dobra, to idź sobie zjedz. No jeśli bardzo długo będzie szukał tej oferty i nie będzie mógł znaleźć, to ja mu po prostu ustawię SimBlenderem tą robotę, no i tyle. No, wróciła Cornelia, dostała awans, fantastycznie.
i stwierdziła, że to nie jest praca dla niej, że ona zmienia. Ona chce pracować w schronisku dla zwierząt. No i dobra, zmieniliśmy pracę. Zaczynamy od poziomu pierwszego, kondycja, logika i sprzątanie. No to tą kondycję będzie musiała trochę poćwiczyć, a tak logiki i sprzątania ma całkiem sporo. Akurat dzisiaj miała dzień wolny, więc potem będzie już teraz przez cały tydzień chodzić do roboty, chyba że dostanie awans i jej się tam pozmienia wszystko. O, jest 18 i wypadałoby to dziecko postarzeć. W sensie, żeby sobie dorosło. Także proszę bardzo, idź tam Orlando i zrób to. I zaraz jej się przyjrzymy, jak ona tutaj wygląda. Także chodź jej zmienić wygląd. Ja widzę, że troszeczkę ma takie płciowate te policzki, bo jej tutaj fryzura w to wchodzi, więc na chwilę dam jej taką. Ale w sumie, ej, całkiem słodka jest. W sumie fajnie wygląda. Nawet w tych krótkich, w sensie te krótkie też jej pasują. Ojej, jaka słodka. No w sumie ładne dzieci robią, tak szczerze. O, może takie włoskie ci dam. I może jakieś, nie wiem, inne brwi. Zobaczymy, czy coś będzie ci bardziej pasować, czy... Może takie. Okej. No, Matylda poszła się przytulać z pieskiem. Masz, muszę to z bliska zobaczyć, bo to jest takie słodziusie. No, no pięknie trzymasz tego pieska, naprawdę. Sądzę, że z tym drugim dzieckiem to się na razie wstrzymamy. Bo jak jeszcze planuję tutaj... Znaczy w sumie jak przyjdzie Bronisław, to będzie kolejny sim, który będzie mógł coś tutaj robić i pomagać. No ale w sumie jeśli przyjdzie Bronisław i wtedy przyjdzie jeszcze powiedzmy, że jedno dziecko, w sensie nie przyjdzie dziecko, tylko tutaj Konstancja i Orlando się postarają o kolejne dziecko, to w sumie będzie ich sześcioro i dwa psy, więc jeszcze dwa psy chyba będą mogły się urodzić, tak mi się wydaje. Bo teraz jest sześć psów i czwórka simów, więc no... Nie wiem, dużo nas będzie po prostu. I mi się wydaje, że chyba zatrudnimy sobie pokojówkę, bo tu jest straszny syf w tym domu i oni po prostu nie ogarniają, nie nadążają ze sprzątaniem tego wszystkiego, także niech ta pokojówka przychodzi i niech nam tutaj sprząta. Dobra, jeszcze sprzedam tutaj te zabawki, które zrobiła Cornelia i ona leci do roboty. Ty nadal masz chyba tą brązową, tak, brązową rankę, więc jeszcze trochę przed nami. Dobra, Matylda wstała i w sumie bardzo dobrze się czuje, więc sądzę, że to jest najwyższy czas, Orlando, żebyś ty ją czegoś tutaj nauczył. I ty chcesz ją uczyć mówić, więc po prostu ucz ją tego, nie? Konstancja, czy ty dzisiaj jedziesz do pracy i to na 13, także ty może wstawaj i chodź pooglądaj sobie trochę telewizji, bo widzę, że twoja zabawa jest po prostu straszna. Podobnie jak twoje towarzystwo, więc zaraz chyba do kogoś przydzwoni. Chociaż może weźmie sobie urlop, bo ona naprawdę nie czuje się dobrze, a nie chciałabym, żeby jej się na przykład pogorszyła ocena, nie? Przez to, że pójdzie w złym nastroju, chociaż tutaj przez to, że osiągnęła sobie... jak to się tutaj nazywa? Bo to się jakoś nazywa tak ten... osiągnęła platynową aspirację życiową. Mimo, że jeszcze nie spełniła celu, to w sumie ten nastrój zawsze ma taki bardzo dobry, nie? Chociaż w sumie jak teraz porozmawia jeszcze przez godzinę, to może w sumie nie będzie tak źle. I nasze zwierzaki właśnie w tej chwili dorastają, także zaraz im się tam przyjrzymy. A jeszcze tego gościa miałam zaprosić, żeby z nim to zauroczenie zniwelować. Może do Bronisława zadzwoń? Aha, Bronisław nie ma go w domu, także... wybierzmy kogoś innego, może ty? Dobra. Okej, okay. I ostatni szczeniaczek właśnie dorasta. Także ja zapraszam was tutaj przed dom. Zaraz się wam poprzyglądamy, jak wy tutaj się prezentujecie. No halo, ale chodźcie tu. Okej, okay, dobra, wszystkie są mniej więcej w jednym miejscu, także możemy się tutaj przyjrzeć. I widzę, że jeden jest tylko tak jakby piesek cały brązowy, ale to w sumie już wcześniej chyba widzieliśmy, bo trzy były czarne
Przepraszam, ale mnie to śmieszy. Bo trzy były czarne, a jeden był właśnie taki brązowy. Ale tak ogólnie to wszystkie chyba mają taką lśniącą jakby tą sierść, co nie? Ale różnią się tutaj po mordkach chyba, nie? Tak. Takie mają te. No, różne są w sumie. Każdy ma jakiś tam charakterystyczny dla siebie znak. Tutaj ten piesek ma taką, tutaj to uszko takie brązowe. Ten piesek tutaj w sumie chyba ten i o ten jeszcze bardzo są podobne. Chyba nawet identyczne. Może kolorem oczu się różnią? No, kolorem oczu się różnią. Także no, każdy pies ma coś, czym się wyróżnia. Ale z racji, że one są już dużymi pieskami, no to właśnie teraz się od nas wyprowadzają. O, okej. Okay. No i została nam sama tutaj Inka i Kleks. Także na razie mamy chwilę spokoju. Ale zanim tutaj Cornelia poprosi o postaranie się o kolejne szczeniaki, to sądzę, że najpierw zrobimy ten ślub. Ty wracasz w sumie dzisiaj o 17, to jeśli Bronisław by się zgodził przyjść, to w sumie moglibyśmy tutaj zrobić ten ślub i go tutaj zaprosić do nas, żeby z nami mieszkał. Chociaż w sumie ona jeszcze ma mnóstwo życia przed sobą, więc nie wiem, czy też jest taki sens się śpieszyć, więc może jeszcze jedną tutaj parę, znaczy parę, w sensie jeszcze jedną taką ciążę, tą psią, co nie? I powinny się urodzić 3 albo 4, więc ona już w sumie będzie w połowie celu, bo aktualnie mamy 7 tych zwierzaków. Tak, dobrze pamiętam, bo na początku mieliśmy 3, a potem były 4. Więc w sumie no mamy 7. Więc jakby teraz jeszcze w sumie się 4 urodziły, to już byśmy mieli 11. Jakbym tamte cztery odchowała, to może bym zrobiła po prostu ślub Korneli Bronisławowi i potem bym już ich przeprowadziła do osobnego domu. Bo wydaje mi się, że na dłuższą metę będzie to ciężkie właśnie, zwłaszcza, że chcę, żeby tutaj Konstancja i Orlando mieli dwójkę dzieci. No to jak jeszcze dorzucę do tego Kornelię, Bronisława i kurde, co najmniej z pięć psów, bo te szczeniaki, no bo dwa dorosłe i ze trzy szczeniaki, nawet chyba trzy szczeniaki się wtedy nie zmieszczą, tylko dwa szczeniaki, to tak mi się wydaje, że chyba najwyższa pora, żeby ich tutaj rozdzielić. Najwyżej po prostu jak spełnię ten cel życiowy Kornelii, to tutaj ją znowu potem złączę na starość, żeby też mieć w sumie jej nagrobek i takie tam różne, ale to zobaczę jeszcze, jak to ogarnę, nie? Także to tak ten plan cały czas tutaj się przetwarza w mojej głowie i się zmienia co chwilę. Ty chyba już nauczyłeś się chodzić, tak mi, no, znaczy chodzić, mówić, więc mógłbyś ją tutaj odsadzić, bo ona zaraz zrobi majtki, a tego byśmy nie chcieli. Znaczy w pieluchę, bo ona jeszcze pieluchy nosi, nie? A ja się tak rozgadałam na temat tych psów, że tutaj w sumie Konstancja przegapiła samochód i jak ona teraz pójdzie, to może być, że się spóźnia, więc może niech ona zostanie w domu, może niech ona zadba o siebie. Tutaj ma 5 dni urlopu, także niech ona dzisiaj zostanie, jutro też ma wolne, pójdzie po prostu w sobotę i tyle. W sumie ma jeszcze dużo czasu, a jest na 7 poziomie, umiejętności ma, także naprawdę wydaje mi się, że bardzo szybko pójdzie teraz z tym jej celem życiowym. Także spokojnie. Dobra, i co? I dzieciak głodna, kąpiel. Okej, no to Orlando dajesz, nie psa, tylko tutaj Matyldę. Potem weź jej, daj butelkę. Pokojówka miała tyle roboty u nas w domu, że już dostałam komunikat, że jest późno i musi już iść, co nie? A Cornelia ogólnie awansowała sobie na drugi poziom w swojej karierze. I o, akurat dzisiaj i jutro masz wolne, to może jutro zrobimy. Chociaż nie, czekaj, co ja mówiłam z tym ślubem, że jeszcze jedne zwierzaki, tak? No dobra, to rzeczywiście tak. Bo ja czasami mam jakiś plan, potem zmieniam ten plan, potem coś się dzieje i mam takie, że przyjmuję tą pierwszą wersję planu i zapominam o tym, że ja ten plan zmieniłam, nie? Także no, po prostu bywa. Okej, okay, no to w sumie Inka jesteś bardzo. Nie, nie jesteś zmęczona. Kleks też nie jest zmęczony, także weź tutaj, poproś o postaranie się. Tylko coś nie widzę tej opcji, czyżby.
Czemu nie może? Czyżby ona była... Ona już jest chyba za stara, więc trzeba by ją odmłodzić po prostu. Mamy bardzo dużo punktów, także możemy w sumie tutaj tego psa odmłodzić, bo te psy naprawdę krótko żyją, tak... Nie Kleks, chociaż Kleksowi też możemy dać. Ale najpierw weźmiemy, odmłodzimy tutaj Inkę. No Inka, chodź jeść. Halo. No dobra, kliknęłam Kleksa, to niech Kleks zje. O nie, a ty masz ten taki wskaźnik. To chyba go postarzy jeszcze? Chociaż nie, chyba go odmłodziło, bo ona ma to o 10 dni, aż odmładza. Inka, weź to zjedz. A, odmłodziło ją o 5 dni. A rzeczywiście Kleks był chyba młodszy, bo myśmy go trochę później wzięli i wzięliśmy go w sumie jako szczeniaka, więc to może dlatego. Okej, okay, no to weź jej tu jeszcze raz, każ zjeść w takim razie, żeby były mniej więcej w tym samym wieku i chyba teraz powinniśmy, no, móc się postarać, także proszę bardzo. No i okej, okay. Inka jest w kolejnej ciąży, także fantastycznie, w sumie przydałoby się ją wykąpać, to może Orlando zaraz ją wykąpie. Nie idź jeszcze spać. Chodź tutaj wykąp Inkę, nie wiem jak Kleks. Kleks w sumie nie jest aż taki brudny, także tylko Inkę tam wykąp. A dzieciak niech przyjdzie to do siebie do pokoju i może niech cię mamusia czegoś nauczy. Na przykład może niech ją tam nauczy, nie wiem, chodzenia. No już prawie się młoda nauczyła chodzić. Chyba to są jej ostatnie kroki, albo może teraz będą. Okej. Okay. Weź ją tutaj do końca, bo no, ona jest zmęczona. Także zostało tylko nauczenie tej młodej korzystania z nocnika i to wszystko i dalej może sobie dbać o, w sensie zajmować się swoimi umiejętnościami. Nie, dzisiaj też nie było ofert pracy dla naszego Orlando, także ja w ogóle wątpię, że będzie ta oferta. Więc rzeczywiście ją po prostu wezmę i ustawię z SimBlenderem. Ale to może niech ta młoda będzie w takim wieku szkolnym, to on wtedy sobie zacznie tą pracę. I proszę bardzo, w końcu Cornelia zdobyła tą srebrną rangę, także teraz ma nowe możliwości. Okej, okay, dobra, to weź to dokończ do końca. I co ty tam teraz możesz robić? Aha, zakrętki, śrubki, nakrętki i latawce. Dobra, to porobisz trochę latawcy, a potem tam te drugie śrubki, nakrętki i inne takie. Chociaż w sumie... Z tego co pamiętam, to tym to się mogą te małe dzieci bawić, a latawcem dopiero te dzieci, także no może najpierw to zrobimy, żeby ta młoda też sobie skorzystała tutaj. No takie różowe może zrobimy, to potem można zmieniać ten kolor, także bez problemu. Okej, okay, Cornelia tutaj zrobiła tą taką śrubko nakrętkę i możemy ją sobie tutaj postawić i w sumie ta młoda mogłaby się pobawić, tylko że ona... Potrzebuje jeść, siusiu i spać, więc może jak się tam wyśpi, albo może jak zje i skorzysta. Dobra, już możesz przestać, Cornelia. Weź, idź sobie coś zjedz. I powiedz mi, ile ty tu tego zrobiłaś, bo ja bym to wszystko najchętniej posprzedawała. O, proszę bardzo, jak ładnie zarabiamy dzięki tym zabawkom. Znaczy, dzięki temu, że ona robi te zabawki, nie? Dobra, weź się zakręć, bo ja chcę zobaczyć. W sensie ja już widziałam, jak to mniej więcej wygląda, ale no ten... Warto sobie odświeżać, nie? No, akurat teraz musieli z tym wyborem jedzenia. No, szkoda tylko, że właśnie się ściemniło i tak super wszystko widać, że aż wcale. Także czekajcie, wstawię tu światło, żebyście sobie mogli zobaczyć. No, wcale nie tak lepiej widać. No ale mniej więcej tak to wygląda, że dzieciak się kręci. Z tego co pamiętam, to jeśli dzieciak kręci się szybko i długo, to potem wschodzi z tego i wymiotuje. Także dobra, już wiesz co, już ci wystarczy. Weź tą młodą tutaj na ręce i niech zaniesie ją tutaj do domu, bo to wiesz, młoda, daj się... wziąć na ręce, no. Młoda właśnie nauczyła się korzystać z nocnika, także ma wszystko ogarnięte. Bardzo fajnie. Możemy ją w sumie jeszcze nauczyć tej wyliczanki dziecięcej. Dobra, ty idź po prostu już spać, już ta młoda sobie jakoś tutaj poradzi. Zaraz ten oszust tej pewnie wstanie Orlando, także ją tam najwyżej wykąpię i położy spać, a na razie dzieciak może sobie tutaj bawić się klockami. Cornelia, czas do roboty. Przydałoby się może ogarnąć jakąś randkę z Bronisławem, żeby jej tutaj ten wskaźnik podnieść, bo ona taka troszkę nieszczęśliwa jest. To może dzisiaj w sumie
Jak wróci z roboty, to może to ogarniemy. Dobra, Konstancja jedzie do roboty, czuje się fantastycznie, ma wszystkie umiejętności, także obstawiam, że wróci z awansem. No, Kornelia wróciła, awansowała na poziom trzeci, także sądzę, że jest to odpowiedni moment, aby tutaj poświętować ze swoim przyszłym mężem. Także idź, weź kąpiel i zapraszaj go na randkę. Tak w sumie to mogłabym mu wybrać jakąś aspirację, tylko nie wiem jaką w sumie. Może też bym mu dać tą, że to z rodziną takie, nie? O, chyba się za nim stęskniła, by się normalnie rzuciła na niego. To porozmawiajcie, co by, wolny taniec, dobra, to może być i wolny taniec. O, on też by chciał ślubu, pewnie dlatego, że dałam mu tą aspirację z rodziną. Także skoro są zaręczeni, to pewnie dlatego chcą ślubu oboje. O, dwa nowe zwierzaki nam się tutaj pojawiają. No okej, odpowiednia chwila. Także gdzie ty jesteś, Inka? Aha, tutaj w tej. Aha, no fajnie, że aż tyle masz tutaj tych. Okej, to będzie Azor i Zora. Takie imiona na szybko, które mi przyszły do głowy. Czyli teraz w sumie mamy 9 szczeniaków. No to prawie jesteśmy w połowie tutaj celu u Kornelii. Zastanawiam się, dlaczego dwa. Przecież mieliśmy miejsce na więcej. W sumie ich jest tylko czwórka. Wcześniej mieliśmy czwórkę zwierzaków, a też nas była czwórka. No nie wiem, no może tak po prostu wyszło, no. To ciekawe, czy da się poprosić tutaj jeszcze raz, żeby się ten... Mogą się postarać. Dobra, to niech się idą jeszcze postarać o jeszcze kolejne dwa. To będzie ten. W czasie, gdy te się będą wychowywać, ona będzie w kolejnej ciąży. Także w sumie spoko. I tam słyszałam, że udało się staranie o potomstwo. Także bardzo się cieszę. Dobra, w sumie przydałoby się mieć tutaj randkę marzeń. Tylko, że tak, no kurczę, jak wy nie macie takich pragnień do spełnienia... To ja nie wiem, no po prostu będziecie robić te wszystkie interakcje do znudzenia, no i tyle, no. Czemu te psy tak... Aha, bo te psy są głodne, ale mamy tutaj w miskach, także proszę bardzo, jeden, proszę bardzo... czemu do tej miski możesz? Dobra, to iść do tej, może jakieś inne po prostu... Nie, to może ta miska się po prostu zacięła. No ale widzę, że jak nie spełniamy tych pragnień, to tak średnio idzie ten pasek. Gdybyś chciała się zaprzyjaźnić i... Aha, no to wszystko super, tak da się zrobić, że... No dobra, no to w takim razie może po prostu go pożegnaj. Mieliście świetną randkę, trochę ci się tam wskaźnik ten podniósł, także no co zrobisz, no. A jak się rzeczywiście chcesz tutaj z Zorą zaprzyjaźnić, to... możesz spróbować się tutaj z nią zaprzyjaźnić po prostu, no i tyle, no. No już się chyba zaprzyjaźniła z Zorą, tak? No... I teraz by się chciała z Azorem zaprzyjaźnić, tylko ja nie wiem, gdzie Azor jest tu w budzie. Ale w sumie wcale nie jesteś taki śpiący, Azor. Chodź, się pobawimy, z tobą dopieścimy, cię tutaj poprzytulamy. No, tu widzę, że Bronisław przyniósł nam kwiatka, więc możemy go schować. To są chyba zepsute latawce, tak mi się wydaje. No, a to są chyba te dobre. Dobra, to tego jednego ogarniemy, bo nie wiem, bo chyba jak się te zepsute, to... może ten... Piorun trafić? Nie pamiętam, czy te właśnie zepsute obiekty jakoś negatywnie działają, że tak to nazwę, czy nie. O, już się zaprzyjaźniła. No to spoko. Z Kleksem przydałoby się trochę podreperować tej przyjaźni, znaczy w sensie relacji. Ale to jak tam Kleks sobie śpi, ty też jesteś śpiąca, to weź idź też już kładź się spać, bo już ci wystarczy na dzisiaj wrażeń. O... Orlando dzwonił sobie do swojego kumpla i ten kumpel daje nam jakąś darmową próbkę czegoś. Aha, nowy telewizor. Nie wiem, jakoś... Ten telewizor mi do nich nie pasuje, ale na razie nie będę go sprzedawać, nie wiem. Zobaczymy. O, właśnie młoda nam dorosła. Okej. To było dosyć szybkie. No dobra, pokój młodej zrobiony. Także możesz sobie tutaj przejąć to biureczko, a jak sobie przejmiesz, to weź idź spać, a mieliśmy się jeszcze tobie przyjrzeć. Ale tak w sumie stwierdzam, że ta jej twarzyczka wcale się tak nie zmieniła. A to zaraz o tutaj, jak siądzie i będzie jeść, to zaraz przybliżę ją, jak ona tam wygląda. Konstancja, idź o siebie zadbaj.
I dostałaś w końcu dzisiaj ten awans, czy nie dostała chyba. Ale jutro jak pójdzie, to dostanie, to będzie dobrze. Dobra, to jak o siebie zadbasz, to możesz tam ćwiczyć przemowę, a potem iść spać. Ty w końcu. Aha, prawie już zdobywasz tutaj ten piąty poziom, no to okej. Dobra, i weźcie mi, pokażcie tutaj to dziecko, które jakoś tak strasznie ciemne jest. Nie wiem czemu. Tutaj to światło w kuchni, coś nie działa. W ogóle my mamy światło w kuchni? Mamy chyba jakieś, ale coś widzę, że nie działa. No ale ogólnie to taka płućka jak była, ale ładna dziewczynka, nie? Trochę ma duży ten nosek jednak po Orlando taki, nie? Ale nawet uroczy, nawet jej pasuje w sumie. I w sumie zaraz mamy poniedziałek, więc ja już mu tą karierę tutaj ustawię, bo tego raczej nie wylosuje mu się po prostu to w tych ofertach pracy, no bo on nie skończył studiów, na że mam moda, który pozwala na to, żeby te kariery ze studiów były w celach życiowych, no to tak to po prostu wygląda, no i tyle. Okej, które stanowisko? O, czwarte, no to całkiem wysoko. No, gotowanie, charyzma, kreatywność i sprzątanie. Okej. To są, w sumie skoro kreatywność, to mógłbyś pójść tutaj, pójść pomalować, tylko kurczę, tutaj jest to jeszcze dzieło Konstancji, ona nie dokończyła, ale to dobra, możesz zniszczyć i namalować swoje i tyle. Okej, ale to by było na tyle w tym odcinku. W następnym sądzę, że już na 100% zrobimy ten ślub Kornelii i Bronisława, tylko w sumie to muszę poczekać teraz, bo teraz urodzą się szczeniaki i te, co mamy, muszą dorosnąć, ale już na bank będzie to w następnym i po prostu jak oni wezmą ślub, to ja ich wyprowadzę, przyprowadzę ich do osobnego domu i wezmą ze sobą te wszystkie zwierzaki i po prostu jakby już poza nagraniem będę się zajmować tym celem Corneli, bo to jednak widzę, że no troszeczkę jest z tym zachodu, troszeczkę jest dużo tutaj roboty, a jednak chcę się jakby skupić bardziej na tutaj tym tej powiedzmy głównej gałęzi, gdzie są dziedzice, ale oczywiście będę jakby mówić wam, co tam się u Corneli działo, jeśli na przykład, nie wiem, będą mieli dziecko czy coś takiego, to wtedy na pewno będą jakieś zdjęcia, jak to dziecko wygląda, jak się nazywa i co tam ogólnie u nich się dzieje, także będę się starała tutaj update'ować wszystko na bieżąco. Ogólnie w opisie macie link do rodowodu tej rodziny, także można sobie tam patrzeć. Na razie jest dosyć ubogie to nasze drzewko, ale z czasem się pewnie rozrośnie. No, dopiero jesteśmy jakby trzecie pokolenie dopiero nam rośnie, także dopiero zaczynamy. No, ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was na mojego Discorda, link macie w opisie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!